It's good to see you. How many of you are absolutely done? Raise your hand. See, my hand is up. I considered the possibility of giving you a sermon. Like this. Jesus loves you. Jezus kocha ciebie. Let us close with prayer. I i zakończmy modlitwą. <laughs>

Potrzebujemy, żeby wasza krew przypłynęła do wam tutaj do przedniego płatu czolowego. Right now all of your blood teraz wasza krew, it is pulled in your butt. Sąm teraz w to miejsce. And we need to get it up circulating into your brain. Trzeba, żeby krążyło i dochodziła do mózgu. So please stand up. Proszę powstańcie. Ah, oh, doesn't that feel good? Prawda, że lepiej się czujesz? Go up on your toes. A teraz stańcie sobie na palcach. Yes. O! Oh. And stretch a little bit. Się, oh just stretch. You look like a Pentecostal congregation. A teraz jak <laughs> okay, you may be seated.: Proszę, spocznijcie. <laughs> Well, thank you for your willingness to hear the word of God preached. Dziękuję, że chcecie posłuchać Boże. I want to begin. By sharing with you a very personal experience. When I was a little boy of only eight or nine years old, with my two brothers and my one sister and many of my cousins, we were at my grandmother's house for the summer. Braćmi, I, na... I love my grandmother. Ja Did I interrupt you? It's okay. I'm sorry. I love my grandmother. She's a wonderful lady. Ja she was a very how can we say it? A classic grandma. Taka, taka klasyczna babcia. A real grandma. Taka najprawdziwsza babcia. She was kind of tall and big bones Wiecie, <coughs> taka and przy she kości. had long gray hair długie, szare and, włosy. and it was twisted up in a bun on top of her head with two sticks. two patyczki. And she wore really big long dresses all the way to the floor. I zawsze nosiła takie bardzo długie sukienki, aż podłogi. And she made all of these dresses herself on a treadle sewing machine. Do you know what that is, a treadle sewing machine? Wszystko sama uszyła na takiej maszynie. <laughs> No electricity. Na którym się nie używa w ogóle elektryczności, just with the power of your legs. So my grandmother had very good calf muscles. So she was a wonderful lady. But she was a real grandmother. As a little boy, she looked to me to be very old. Jakby mam chłopcom to na uważać, że ja mam bardzo wiele lat. And she had her teeth. To znaczy wyglądała jak bardzo In a glass by her bed in water. Taka bardzo już stara osoba i miała swoje zęby w pewnym and pewnej szklance przy łóżku. And every morning she would wake up and she would get the teeth from the jar and she would put them in her mouth. Każdego ranka, kiedy wstawała, wkłada sobie jed do ust. And then sometimes We children would look at grandmother. My, dzieci, na naszą babcię, and she would allow her teeth to drop from her gums and clank them around in her mouth, and we would scream and run. That was good. Do that, noise. <laughs> Do that good. That was good. Please Okay. Okay. And we <laughs> She was a real grandmother. Ona była naprawdę taką prawdziwą babcią. She had a loaded shotgun by the front door. Miała nawet nabity nabojami pistolet przed drzwiami. She said it was there just in case any politicians came around. I mówi, że miała go tam po to, gdyby w razie czego jacyś politycy się pojawili. She also not only made our clothing, Ona nie tylko szyła dla nas ubrania, but she did not have a washing machine. Ale nie miała so she would take all the dirty clothing and put it in the bathtub <laughs> and fill it with water and Na soap ją wodą, and then each of us children would take a turn and get in the bathtub and march back and forth. <laughs> A potem każdy z nas wchodził do tej wanny i sobie tak chodził, w tej i z powrotem po tych ubraniach. And then she would hang the clothing on a line in the backyard. Potem wywieszała ubranie z tyłu na ogrodzie. When I was in the backyard one time, I saw all the clothing hanging. I kiedyś widziałem właśnie jak wisi to ubranie. And I was a very little boy, and I looked up. Byłem bardzo mały chłopcem i spojrzałem do góry. I saw My grandmother's underwear. If that is Big. I My little boy underwear. Wielką. Right here. Mine were here, hers were here. And I remember looking. Hold on, stop. <laughs> <laughs> I i moje, oczywiście majteczki były obok babci. Jak na jej i na te moje <laughs> And I remember thinking as a little boy, a very, very clear thought. I Wow! My grandmother is big! babcia Now there is something else about my grandmother. She was the kind of woman who liked to make the children happy. Anna was a teacher whom who loved to enjoy children. So every morning, we would wake up to the aroma, to the smell of pancakes cooking in the kitchen. Więc każdego ranka budził nas zapach smażonych placuszków. Do you have pancakes? Do you know? Okay. So this isn't China, so you have similar foods. Okay. Bo skar to nie Chiny, więc macie tutaj również taceczki. And okay. she had many bowls of batter and they were different colors. I miała oczywiście takie miseczki, w której wyrabiała to ciasto i te miseczki miały różne kolory. They were made different colors with food coloring which we know today causes cancer. I wtedy tam wkrapała taki kolorant, który koloryzuje to, ten pokarm. But she didn't know. Ale I oczywiście to, to w tej chwili wiemy, że to tworzy, powoduje raka, ale ona wtedy tego nie wiedziała. And we children would line up at the Więc myśmy się tam zbierali. And we could place our order. I mogliśmy sobie zamówić, uwabci? I want an elephant. Ja bym chciała mieć słonia. I want a giraffe. A ja bym chciała mieć żyrafę. I want a horse. A ja konia. And she would take the different colored batters and she would make the shape on the griddle. Ona tym ciastem wyrabiała dokładnie taki kształt na patelni. One morning, Pewnego ranka, we children were awake and we were waiting for our pancakes. Pewnego razu właśnie obudziliśmy się i czekaliśmy na te placuszki. and while she was making them, robiła, we were playing a game, my grę, hide and seek. Chowanego. and on this particular morning, all the good hiding places were taken. and my older cousin was counting up to 100. and i was standing in the kitchen. a little boy with no place to hide. A ja jako mały chłopiec stałem w kuchni i mówię gdzie ja mam się schować. And I was about to cry. Już miałem się rozbeczać. And my grandmother said to me. A moja babcia powiedziała mi. As she stood at the stove cooking pancakes. Stojąc przy kuchni i robiąc te naleśniki, nie to naleśniki, tylko i mówi taj. I said yes grandma. She said, do you want the best hiding place on earth? I said, yes, grandma. And my cousin is counting up to 100. 96, 97. My grandmother says, Tie, I will give you the best hiding place on earth. But I am commanding you. Ale nakazuje ci: Whatever you do, cokolwiek zrobisz, do not look up. Nie patrz do góry! Nie patrz do góry. I had no idea what she was talking about. Ja w ogóle nie wiedziałam o czym ona mówi. I said yes, grandmother! Mówię, tak, babciu! And then she lifted her dress idyła swoją spódnicę. And she gave one motion with the spatula. Jednym takim ruchem. And I slid under. tam po prostu And she dropped her dress around me. It is the best hiding place on earth all of my cousins my brothers my, brothers, my sister moja siostra, they are looking everywhere they have found everyone but not me so my grandmother stands there cooking <laughs> and finally she says tak. maybe Moc. A może on wyszedł na dwór. children Więc wszystkie dzieci wyszły na dwór. Poszły naprzód, potem yard, na tył. I a, a potem babcia podnosi znów spódnicę, ja wychodzę z wielkim uśmiechem na twarzy. And she said to I powiedziała mi. I told you, the place. Mówiłam ci, to jest najlepsza kryjówka. She was a beautiful woman. Ona była naprawdę cudowną kobietą. But we were at her house for a significant reason. Because my mother, who was only a young lady in her 20s, while we children were playing and eating pancakes. My mother was lying on the bed in one of my grandmother's rooms. Her face was bloody. Her skull was cracked. Her ribs were broken. Because she had received her last beating from an abusive husband and we had driven all night for 10 hours I przez 10 godzin, to escape from that situation to the refuge of my grandmother's house and so you can see that i love her very much A więc na pewno widzicie, że she was the place of protection Ona była takim miejscem schronienia. Od przemocy. Od horroru. A więc, aż do dzisiejszego dnia. Wiele lat później. Za każdym razem, jak poczuję zapach placuszków, przypomina się mi moja babcia. And the beautiful woman that she was. And that she gave us refuge. So that we could go on and live our lives. Without the violence. Jesus had a very similar experience. He knew pain. He suffered

pewną rzecz, która Jest, była bezcenna. It is the only record in I mamy jedyny zapis taki w Piśmie Świętym. Where somebody gave something Gdzie widzimy, że ktoś dał coś Jezusowi. So Więc tak szybciutko. Otwórzcie Ewangelię Mateusza 26 rozdział. I will tell you the story. A ja wam opowiem tą historię. Is it permissible for me to remove my jacket? Oh, it's very warm up here. By the way, I just noticed that my translator has given evidence that she believes the writings of Ellen White. Because Ellen White says that every woman should have a red dress. Dlatego, że Ellen White mówi, że każda kobieta powinna mieć czerwoną sukienkę. So my translator is obedient. A więc moja tłumaczka jest posłuszna duchowi proroctwa. Matthew 26. A więc Mateusz 26. I want you to notice that there are three crucial parts of the story. Chciałbym, żebyście zauważyli, że tutaj są trzy bardzo ważne części tej historii. 1 trzy. Pierwsza część. In the first two verses, Jesus tells his disciples, w pierwszych dwóch wierszach Jezus mówi swoim uczniom, two days, I will be za dwa dni będę ukrzyżowany. With the They are A więc jest ze swoimi uczniami, oni James idą, and Peter and John, mamy tam Jakuba, Piotra, Thomas, Jana, Tomasza, oni tam byli wszyscy razem i żyli z Jezusem. Says, i, will be crucified I on mówi, ja będę ukrzyżowany. In just two days. Za dwa dni. How long, everybody? Za ile? Two days. That's all. Za dwa dni, tylko tyle. Remember this point. I teraz pomyście o tym. So then Matthew tells us. I Mateusz nam dalej

Pawatso arcykapłana. And verse 4. I tam wierz They were plotting to take Jesus by trickery and to crucify him. Naradzali się po to, aby podstępnie wziąć Jezusa i go ukrzyżować. So this is the second part of the story. A więc to jest druga część tej historii. Part 1. Pierwsza część. Jesus is with his disciples. Jezus jest ze swoimi uczniami. He tells them I will be crucified in two days. Mówi im, będę ukrzyżowany za dwa dni. Part two, Druga część. The religious leaders are plotting to crucify Jesus at the house of the high priest. Przy wucy religini zastanawiałam się na tym, jak i sposób ukrzyżować Jezusa, tam właśnie w tym pałacu. But then in verse 6 I potem wierszu szóstego. Please notice the words. Zauważcie, co tu jest napisane. When Jesus was in Bethany at the house of Simon the leper. Gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trendowatego. Now, I want to ask you a question. Chciałbym wam zadać pytanie. Is Bethany a familiar town for Jesus? Czy Betania to jest takie znajome dla Jezusa miasteczko? Yes, no, maybe? Yes. yes. Tak. He has been there before. On już tam był wielokrotnie. Why does Jesus visit Bethany? Dlaczego Jezus idzie odwiedzić Betanię? On the previous occasions. No, na te, wtedy wcześniej, jak chodził tam odwiedzać, to dlaczego? Because he has friends there. Dlatego, że tam miał przyjaciół. He has close friends. Miał tam bliskich przyjaciół. Who are they? What are their names? Jak oni się nazywali? A brother and two sisters. By, była to, był to brat By i dwie siostry. By I believe you. Wierzę ci, wier, yes. wierzę wam. <laughs> Lazarus. Oczywiście był to Łazarz. Martha. Marta. And Mary. I Maria. Jesus has often visited their home. Jezus bardzo często odwiedza ich w domu. These are his friends. To są jego przyjaciele. He spends time with them, just hanging out. On spędza z nimi czas, tak po prostu. Visiting, odwiedza ich. Eating good food because Martha is a good cook. Spożywa tam dobre jedzenie, bo Marta dobrze gotuje. Answering Mary's theological Odpowiada na pytania natury teologicznej. This is a place in which Jesus finds friendship. I w tamtym miejscu Jezus znajdował przyjaźń. But on this occasion, ale właśnie w, tutaj, He has come to Bethany not to visit the home of Lazarus, Martha and Mary. W tym tekście przyszedł do Bethany, a nie po to, żeby tylko odwiedzić Łazarza, Martę i Marię. On this occasion jest w domu the home of Simon the leper. W tej sytuacji widzimy go u Szymona trędowatego. Jest zatem pewna historia. Who is Simon? Kim jest Szymon? He is a Pharisee. On był faryzeuszem. He is a religious leader. On był przywódcą religijnym. Like your union tak jak wasz przewodniczący diecezji. A of the time. To był przywódca tamtych dni. Dlaczego Jezus znalazł się u niego w domu? Bo. Dlatego że Jezus niedawno uzdrowił go z trądu. Simon is throwing a, party, a feast, to honor Jesus. A Szymon miał tam po prostu takie przyjęcie po to, żeby oddać chwałę Jezusowi. the picture in your mind, to feel Więc starajcie się to sobie wyobrazić, starajcie się poczuć tą sytuację. This is a party. To jest impreza. Are there people there? Czy tam są ludzie? Yes, lots of people at a party. Całe mnóstwo ludzi na takim przyjęciu. Czy jest tam jedzenie?

A więc ludzie rozmawiałem ze sobą. can you hear it? Słyszycie to? And then suddenly, i nagle, verse seven, pierwszy a woman came to him, kobieta przyszła do niego, having an alabaster flask of very costly and fragrant oil, and she poured it on his head while he sat at the table. I miała alabastrowy słoik bardzo kosztownego olejku i wlała go na głowę jego, gdy spoczywał przy stole. Pytanie. What just happened? Co się właśnie wydarzyło? Słyszymy hałas na tej imprezie. Conversation. Rozmowy. Eating. Spożywanie. Laughing. Śmiech. Drinking. Picie. I ona nagle wkracza i wchodzi. I co miało miejsce? Silence. Cisza. Why? Skąd się wzięła? Do the people know her? Czy ci ludzie ją znają? Czy ma jakąś reputację? Czy jakąś historię, życia? I teraz ci ludzie zaczynają szeptać. Zobacz, kto przyszedł. Nie wierzę, że ona myśli, że ona może tu przyjść. Have you heard what she's done? Słyszysz, co ona zrobiła? She's such a bad woman. To jest tak niedobra dobra kobieta. She's a prostitute. Ona jest prostytutką. This is the atmosphere. I taka atmosfera panowała. She walks in. Ona wchodzi. And she has something in her hand. I coś trzyma w ręku? Is it expensive? Czy to było drogie? Yes. Is it fragrant? yes and what does she do with it co ona z nim she comes straight to jesus she and she opens it I ten and she pours it what does it say I go. I jak jest verse 7 she pours it where Gdzie go on his head in his hair w jego włosy. the oil is trickling down into his beard and onto his clothing spływał po jego włosach na brodę i na ubrania Luke tells us in his gospel, Łukasz mówi swoje swojej Ewangeli, she had poured it on his head, że kiedy tylko rozlała ten olejaj na głowę. When she got down on her knees and she poured it on his feet. wtedy uklęknęła i polała mu olejek na stopy. And she took the excess with her hair. I resztę wytarła swoimi włosami. Pamiętacie, Mówiłem, żebyście zapamiętali pewne rzeczy. Pamiętacie wiersz drugi? Jezus powiedział swoim uczniom, będę ukrzyżowany kiedy? Za dwa dni. Tylko dwa dni. Pytanie. Kiedy będzie na krzyżu. Kiedy będzie tam umierać. Will the fragrant oil still be upon him? To czy ten olejek wciąż będzie na nim? Yes. Tak. This woman has a plan. Ta kobieta ma plan. And what is her plan? Jaki to był plan? Luke's gospel tells us that once she had poured the oil on his head and his feet. Luka nam mówi, że kiedy tylko rozlała ten olejek jemu na włosy i na stopy. Does carefully? Posłuchajcie uważnie. There was a second liquid. To był jeszcze jeden płyn. What was it? Jaki to był płyn? Her tears. To były jej łzy. Upon his feet. U jego stóp. Mingled with the oil, które mieszały się z tym olejkiem. Why tears. A dlaczego łzy? Was she feeling something? Czy ona coś czuła. Why do you cry? czemu wy płaczecie? Because you are dlatego że coś odczuwacie what is she feeling Co ona odczuwała she was sad why smutna była dlaczego była smutna possibly sad for a good reason No z pewnego dobrego powodu none of the disciples believed żaden z uczniów nie wierzył that jesus would be że Jezus zostanie ukrzyżowany every time he had said That he would be crucified, they denied it. Za każdym razem kiedy on mówił że zostanie ukrzyżowany oni nie przyjmowali tego they evaded it. Oni jakoś tak jakoś nie zapominali nie myśleli o tym But notice in this passage, Ale zauważcie w tym tekście that Mary understands something. że Maria coś zrozumiała Jesus says in verse 12 wierszu 12 Jezus mówi Do not trouble the woman Because she has poured this fragrant oil on me for my burial. Because she has poured this fragrant oil on me for my burial. Mary knows. Maria wie. She is the only one who believes him. Ona jest jedyną osobą, która mu uwierzyła. Nie Piotr, nie Jan, nie Jakub. A na pewno już nie Tomasz. Nikt jemu nie uwierzył. Except for this one person, she believes that he will be crucified. And so she makes a plan. This is so crucial to understand. The plan she has has undergone some development, some change. At first, Na początku Mary went and purchased the fragrant oil. Mariana była, czyli kupiła ten olejek. With the intent to put it on his body after his death. Z tym zamiarem, żeby namaścić jego ciało po jego śmierci. That was the custom of the times of the culture. Dlatego się dlatego, że tak się wtedy robiło w tamtej kulturze. When somebody would die, Kiedy ktoś umierał, The people who loved that person, the family members, they would put fragrant oils on the body after death to mask the odor of death. Ci, I know którzy, that was long, but it's okay. Okay. Ci którzy y, umierali, czyli przepraszam, rodzina tych osób, które umierały, szli i namaszczali taką osobę po to, żeby zamaskować ten nieprzyjemny zapach tego ciała. After death. Po śmierci. But is that what she does? Ale czy to właśnie miało miejsce? No. No nie. Before he dies. Zanim on jeszcze zmar. Why? A dlaczego? What is she thinking? Co ona myślała? I will tell you what she's thinking. Powiem wam co ona myślała. She is thinking. I love him. Myślała tak. Kocham go. He forgave me. On mi wybaczył. He is so beautiful. On jest tak cudowny. He has given me the gift of acceptance and grace. On mi dał dar przebaczenia i łaski. Oh, how I love him! Och, jak ja go kocham! And he's going to die. I wiem, że niedługo umrze. He's going to suffer. Że będzie cierpiał. He's going to be abused. Że będą go wykorzystywać. He's going to be crucified. Że zostanie przybite do krzyża. Oh, I have an idea! Mam pomysł w takim razie. I will pour the oil on him. Rozleje ten olejek na nim, zanim umrze. So that when he suffers żeby wtedy kiedy będzie cierpiał With every Żeby z każdym oddechem, który będzie wtedy brał, żeby pamiętał, że ja go kocham. The w książce życie Jezusa Jest napisane tak. The fragrant gift which Mary had intended to pour upon the dead body of Jesus dar, olejku, Maria dać po jego śmierci, she now decided to pour upon his living body wylać na jego ciało, które było. when he is dead umrze, the fragrant oil could not remind him of her love Bo ten zapach nie mógłby już przypominać mu o jej miłości. Ale kiedy jeszcze miał świadomość, Maria zdecydowała, że powie mu, że pokaże mu, jak bardzo go ko kocha. Czy wy to rozumiecie? To jest niesamowite. Mary is giving jesus a tangible gift of her love maria daje Jezusowi taki namacalny dowód swojej miłości it is extravagant to jest taki niesamowicie bogaty dar it is expensive bardzo drogi it is a lavish gift that costs a lot of money to jest obfity dar, który kosztował bardzo wiele pieniędzy. A uczniowie zaczynają sobie szeptać takie rzeczy, potępiając tą kobietę. Oh, they said, what a big waste of money! I "O rany, ale dużo pieniędzy właśnie zaprzepaściła. Jesus interrupted Ale Jezus im przerwał. I powiedział, This is no waste. To nie jest żadna strata. She loves me. Ona mnie kocha And I accept her gift. a ja przyjmuję ten jej dar. Mary was so happy. Ona się tak cieszyła i wtedy Jezus powiedział coś bardzo ważnego. Oh, look at this. Spójrzcie na this to. Is the to jest najważniejszy tekst, najważniejszy moment tej historii. Trzynasty wiersz. Assuredly I say unto you that wherever this gospel is preached in all the world what Mary has done what this woman has done will be told over and over again. Zaprawdę powiadam wam gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ta ewangelia będą opowiadać na jej pamiątkę o tym co ona uczyniła. Do you hear it? Słyszycie to? Wherever the gospel is preached. Gdziekolwiek mówi się o ewangelii. Her story is to be told. Będzie się opowiadać jej historię. Why? A dlaczego? Because her experience is the perfect representation of the power of the gospel to change a human heart. Dlatego że jej doświadczenie jest takim doskonałym przykładem na to, jaką moc posiada Ewangelia, aby zmienić ludzkie serce. This was no legalism. To nie był żaden this was not religious formalism. She was deeply in love with the Savior. Ona była w and her love for the Savior. listen carefully now, jej dla, do Niego, her love for Jesus was the product of His love for her. Jej miłość do Jezusa to był efekt jego miłości dla niej. 1 John chapter 4, vers 19. 19. We love him, because he first loved us. My kochamy go, ponieważ on pierwszy nas umiłował. Why do we love him? Dlaczego my kochamy go? Because of his love. Z powodu jego miłości. We do not manufacture or create or generate or discipline our love for him. My nie jesteśmy w stanie wyprodukować, stworzyć albo zdyscyplinować jakąś miłość z samych siebie dla niego. We fall in love with him because of his great love for us. My zakochujemy się w nim z powodu jego niesamowitej miłości dla nas. And this woman had fallen in love with the savior i tak obietnica zakochała się w and her plan was effective jej plan był skuteczny jesus in matthew 26 e Jezus w Mateuszu 26 rose with his disciples from simon's feast stał wtedy ze swoimi uczniami it was dark now wtedy było ciemno and they made their way out into the streets Kiedy wychodzili na ulice and they made a journey i poszli w podróż And the biblical record says they arrived at the upper room to celebrate the Passover. To Biblia nam sprawdzaje, że przyszli do komnaty, w której była Wieczerza Pańska. Now the suffering will begin. I w tym momencie ma rozpocząć się cierpienie. Jesus is sitting at the table. Jezus siedzi przy stole. There is John There Widzimy is Peter, Jana, there is James, and Thomas, and there Piotra, is Judas. Jakuba, Tomasza i nawet Judasza. And Jesus says to the disciples, Jesus mówi uczniom, one of you will betray me tonight. Jeden z was mnie zdradzi dzisiejszego go wieczoru. What does betrayal feel like? Jak czujecie się kiedy ktoś was zdradzi? Is it painful? Czy to jest bolesne? When Jesus says Someone will betray me. Gdy Jezus mówi: ktoś mnie zdradzi. He feels the stab of pain in his heart. To przez niego przenika ból w jego serce. Judas gets up from the table and he walks out to betray him. I potem wiemy, że Judas wstał i wyszedł, żeby go zdradzić. But listen. Ale posłuchajcie, simultaneously at the same moment. W tym samym czasie. Jesus feels the pain of betrayal. And then what? He breathes. <sighs> Oddycha. And what does he smell? I co czuje? The fragrant gift. Zapach, ten dar, the symbol of Mary's love. Był miłości and he is strengthened. i ma siłę. And then Jesus gets up and he goes in to the garden of Gethsemane. Więc wstaje idzie do ogrodów w Chapter 26 of Matthew says that he began to be very heavy. Pod 26 rozdział Mateusza nam sprowadza je, że stał się He his emotions were weighed down. Że czuł się bardzo źle, że jego emocje były bardzo takie depresyjne i wahał się. And he się. falls to the cold ground i upad na zimną ziemię. He the with his Próbował złapać tą ziemię swoimi palcami. I Biblia mówi, że zaczyna krwawić, właściwie pocić się krwią. This is the third liquid. I to jest trzeci płyn. The fragrant oil. Najpierw olej. Her tears. Jej łzy. And his blood. A potem jego krew. Jesus prays in Gethsemane. Jezus modli się w Getsemanie. Father, if it be possible, let this cup of suffering pass from me. Ojcze, jeśli to jest możliwe, spraw aby ten kielich goryczy mnie ominął. Ale mimo wszystko. Not my will, Nie moja wola, ale niech twoja się dzieje. Jesus suffers. Jezus cierpi. Under the weights of the sin and guilt of the world. Pod ciężarem grzechu całego świata. The psychological pain, the emotional pain is overwhelming. Ten ból psychiczny, emocjonalny jest nie do zniesienia. But then, ale co wtedy? He breathes. Oddycha. And he smells the fragrant gift of the woman who loved him. I czuje znów ten podarunek Tej kobiety, go and then the mob comes. I wtedy ci. And Judas betrays him. I Judasz, and go go they lead him away to the cross. Na krzyż. They drive the nails through his hands. They drive the nails through his feet. I jego stopy. They press the crown of thorns on his head. Mu z they lift the cross and they drop it in the hole prepared for it. Every tendon of his body wrenches downward with agony. Każda część jego ciała z bólu. He suffers. Cierpia, he bleeds. Krwawił. And he begins to experience the Full weight of the shame and guilt of all sin. I zaczął odczuwać ten cały ciężar grzechu i winy. And then what? I co wtedy? He breathes again. Znowu oddechował. And he looks down from the cross. I spoglądał z krzyża. Does he see Peter? Czy widzi tam Piotra? No, Peter is gone. Nie, nie ma Piotra. Does he see John? Widzi tam Jana? No. No, go nie James? A Jakub? Też nie. He looks down from the cross spogląda z tego krzyża. I kto ma odwagę, żeby tam być? Mary jest there. Tam jest Maria. Looking up into his eyes. która patrzy na jego oczy. And she is communicating with him. I love you. mu kocham cię. Thank you for saving me. Thank, Thank you for your forgiveness. Thank, Thank you for your grace. Jesus breathes his last breath with the memory of Mary's love. They lay him in the tomb, and for three days, he is unconscious. And on the third day, A dnia, his eyes open jego oczy otworzyły się. And what's the first thing you do when you come back to life again? Everybody, Everybody. He opens his eyes He breathes I oddycha, He stands to his feet And he is reminded again. To znowu przypomina of sobie Mary's love. o miłości Mary. The stone is removed and he exits the tomb. Kiedy odsunięto kamień i wyszedł z grobu? Is James there? Czy tam jest Jakub? Is Peter there? Czy jest tam Piotr? Is John there? Albo Jan? No, who is there? Who alone is there? Kto jako jedyny tam był? Just this woman. Tylko ta kobieta. Just this woman. Tylko ona. And she throws her arms around him. Ona rzuca swój znaczy wpada w jego ramiona and he says do not detain me because i have not yet ascended to my father a nam nie powstrzymuj mnie, ponieważ jeszcze nie wstąpiłem do ojca mego but go tell peter and, and the others powiedz Piotrowi i innym what you have seen co and then jesus ascends a potem Jezus idzie w górę to the throne room of the universe do tronu wszechświata he enters before the father i staje tam przed ojcem. And all the bow down to him. I wszyscy aniołowie klęku, klękają przed nim, aby mu oddać chwałę. And of ages says he their A życie Jezusa mówi, że on nie chciał ich oddawania chwały. He had one question for the Ponieważ miał jedno pytanie do ojca. Father. father I mówi Ojcze, Can those whom you have given me be with me here where i am czy ci których mi dałeś czy oni mogą być ze mną tu gdzie ja jestem father was the sacrifice effective o ojcze czy ta ofiara była skuteczna can they come czy oni mogą przyjść can jessica come czy jessica może przyjść can thai come czy thai może przyjść can they be there for eternity with me czy oni tam mogą być ze mną na całe wieki this is his one question to jest jedyne jego pytanie And the father says, A mówi, "Well done, Dobrze wykonałeś good pracę. and faithful servant. Yes, tak, salvation is free and full to every human being who so desires to have it. Jest I dla który chce je and the fragrance of Mary's gift fills the throne room of the universe. Tron and now jesus świata. has the assurance of your salvation in mind the angels bow to worship again and this time he receives their worship because he now has the thing that is most important to him he has the assurance of your salvation Twojego i mojego zbawienia every time i za każdym razem I smell pancakes. Kiedy ja odczuwam ten zapach my grandmother Myślę o mojej babci I reminded of her love. Przypominam sobie wtedy jej miłość do mnie Every time Jesus i za każdym razem Jezus smells the gift of Mary's fragrant oil Czuje zapach tego olejku od not only remembers her love to nie tylko pamięta jej dar jej miłość he is encouraged with the possibility of your love and mine flowing back to him ale jest pocieszone to myślą że jej miłość twoja miłość moja miłość może wrócić do niego thank you for your time this morning dziękuję za wasz czas pomódlmy się gracious father wasz kawa ojcze oh how we love you Ależ ciebie kochamy. because is in our hearts to love you nature. Nie dlatego, że to jest naturalne dla nas, aby ciebie kochać. Ale z powodu twojej wielkiej miłości do nas. Dziękuję, że posłałeś Jezusa na ten świat. Dzięki tobie, Jezu, że chciałeś tu przyjść. thank you for the great sacrifice of love that was made on our behalf. Za dla nas and thank you for the testimony of this woman. I Ci za to tej may we follow her example. Szli jej and come to know you and to love you like she did. Tak I tak jak ona. this is our prayer this morning. and let everyone who agrees say, I daj, aby każdy, kto się z tym zgadza, powiedział: Amen. Amen.